Jak tak? Czego się boisz? Trzeba śmiewać. Trzeba to zadawać. Może teraz odwrócić się do zuboko, bo jest dobry. Nakręci. Agresja razy 100. Proste. No co ten Nikolas ma walkowera? No nie chcę się to mają przejść. Będzie. Fajne tylko ręki. Walka.
Dawaj to biorę!
Runda pierwsza. Tylko zwycięstwo! Seba, tylko zwycięstwo! Tylko zwycięstwo! Ej Seba, tylko zwycięstwo! Tylko zwycięstwo! Ej Seba, tylko zwycięstwo! Tylko zwycięstwo! Ej Seba, tylko zwycięstwo! Dobrze, ciśnij! Jedź! Dajcie. Niech się nie pierdzieli. Do przodu! Dawaj Seba! Za krok, za krok! Za krok Seba! Ole! Dobre! Jedziesz! Do przodu ciśni! Seba do przodu! Jedziesz! Jedziesz Seba! Jedziesz! Jedziesz Seba! Jedziesz! Jedziesz Seba! Jedziesz! Jedziesz Seba! Jedziesz! Dawaj popnij! Daję! Dawaj Seba! Na spokojnie! Kończymy! I koniec rundy pierwszej. Pierwsza runda w kategorii 46 kg. Sebastian Kawulok, Karbo Gliwice, Dawid Kurowski, Skorpion Szczecin. Obaj zawodnicy urodzili się w 2005 roku. Sebastian Kawulok 29 listopada, Dawid Kurowski z Zawodnika Niemieckiego 17 sierpnia. Obaj po raz pierwszy walczą podczas naszej imprezy, bowiem w kategorii 46 kg. Nierozgrywane były pojedynki ćwierćfinałowe przedwczoraj. Podobna sytuacja miała miejsce także w kategorii 50 kg. Powtarzam jeszcze raz. Olaf Pera, Ziętek Tim i Nikodem Pamrowski, Rivol, do lekarza. Obraz może. Rivol. Jedziesz ze mną! Na druga. Dobrze, do przodu cały czas! Weź jedziesz tu powiem. Kuźni lewy! Strzel na kartę do przodu! Nie wypuszczaj go! Nie cofaj się! Jedziesz! Tak, dawaj, dawaj, dawaj! Dawaj! Dawaj Seba, dawaj! Nie wiemy co to jest. Dawaj, dawaj, do przodu, dawaj! Nie puszczaj! Nie puszczaj! Ale to może charakter. Lewy zejście w kawy! Nie wiem jak się soli. Teraz! Dobrze Seba! Dobrze, nie wypuszczaj! Ponów, ponów! O, dobrze! Nie wiem czy nie pójść do więc trzeba powiedzieć. Dawaj Seba, dawaj! Trzecia czy druga runda? I mamy tylko dwie, trzeba iść do drugiej. Seba.
Koniec rundy drugiej. Pierwsza walka półfinałowa w kategorii 46 kg. Fabulok. Skorpion Szczecin. Przygotują się Nikolas Pawluk, KS Myszków i Igor Zagrodny, Boxing Team Szamotu i będzie to drugi pojedynek półfinałowy w kategorii 46 kg. Ring wolny. Ruta trzecia. Oderwij się. Ja już uprzedzę, szanowni państwo, Igor Zagrodnik oddaje
chwilę, szanowni państwo. Dawaj walkę szczelnie, Mikolas. Wind wolny. Runda pierwsza. Przewróć się! Brawo, Mikolas! Zanim się rozpoczął, przed nami jeszcze wewnątrz. Szybko poszło! Nikolas w Kraśniku broni wywalczonego przed rokiem w Ostrowcu Świętokrzyskim tytułu mistrza Polski w kategorii 46 kg. Szanowni państwo, drugą walkę uśmiechową w kategorii 46 kg walkowerem wygrywa zawodnik z narożnika czerwonego Nikolas Pawlik. MPS Myszków i Nikolas znajduje się w sobotnim finale, w którym zmierzy się z Bastianem Kawulokiem z Harbo Gliwice. Gdzieś cofasz? Gdzieś Kolas, dołek! Numer 3, pierwsza walka półfinałowa w kategorii 50 kg. Sędziować będzie Artur Lewiński. Punktują stanowisko pierwsze Marek Cieślak, stanowisko drugie Waldemar Budziłek, stanowisko trzecie Tadeusz Bajek, czwarte Artur Goluch i stanowisko piąte Waldemar Wodziński. A ja już do ringu zapraszam narożnik niebieski Nikodem Szafasz, boxing Radom i narożnik niebieski Mateusz Stanek, klub sportowy Ring Kocieli. Nikodem Szafasz, rocznik 2004. Dzisiaj, szanowni państwo, po raz 33 w dorobku, 21 zwycięstw i 11 porażek. Jego rywal Mateusz Stanek, rocznik 2005, dokładna data urodzin to 17 maja. Dzisiaj w ringu po raz 10. Dorobek, 2 zwycięstwa i 7 porażek. Dobre, nie. Ring wolny. Runda pierwsza. Dynamiczna lewa. Dynamiczna lewa za lewa. Daleka lewa. Druga lewa. I powiem, druga lewa prosto. Znowu druga lewa. Na lewa. Niebieskim Mateusz Stanek, klub sportowy Ring Kocieli.
ponowienia. Do kolejnej walki przygotują się Daniel Jesiotr z narożnika czerwonego, reprezentant klubu sportowego Korona Walcz i narożnik niebieski Filip Bednarczyk, LKS Niedźwiedź Kętrzyn. Będzie to drugi pojedynek półfinałowy w kategorii 50 kg. Ring wolny. Dawaj!
koniec rundy trzeciej z pierwszego pojedynku półfinałowego w kategorii 50 kg walczyli Nikodem Szafarz, RKB Boxing Radom i Mateusz Stanek, klub sportowy Ring Kociewie. Za chwilę werdykt. Szanowni Państwo, przed nami werdykt pierwszego pojedynku półfinałowego w kategorii 50 kg. Walkę jednogłośnie wygrywa zawodnik z narożnika czerwonego, Nikodem Szafarz, RKB Boxing Radom i Nikodema zobaczymy w sobotnim finale. A kto będzie jego rywalem? Przed nami druga walka półfinałowa kategorii 50 kg. Pojedynek w ringu sędziować będzie Michał Gajda. Punktują Robert Dębicki, stanowisko pierwsze, Tadeusz Bajek, stanowisko drugie, Waldemar Wodziński, stanowisko trzecie, Urszula Wójcik na stanowisku czwartym i na stanowisku piątym Artur Goluch. A ja zapraszam już do ringu. Narożnik czerwony Daniel Jesioł, klub sportowy Korona Wałcz i narożnik niebieski Filip Bednarczyk, LKS Niedźwiedź Chętrzy. Daniel Jesioł z narożnika czerwonego dzisiaj po raz 15 w dorobku, 11 zwycięstw i 3 porażki. Jego rywal Filip Bednarczyk dzisiaj po raz 21, 10 wygranych pojedynków i 9, 1 remis i 9 porażek. Daniel Jesioł to, szanowni Państwo, mistrz Polski młodzików z Łomży z ubiegłego roku. Ring wolny. Runda pierwsza. Koniec rundy pierwszej, druga walka
półfinałowa kategoria 50 kg Daniel Jesion, ubiegłoroczny mistrz Polski Młodzików, klub sportowy Korona Wałczy w narożniku czerwonym. No i w narożniku niebieskim Filip Narczyk, LKS Niedźwiedź Kęczny. Przypomnę, Daniel dzisiaj po raz 15, Filip Narczyk dzisiaj po raz 21. Obaj bardzo podobny bilans zwycięski, bo 11 wygranych pojedynków Daniela, no i 10 zwycięskich walk Filipa Narczyka. Ring wolny. Druga. Thank you.
Koniec rundy trzeciej i koniec drugiego pojedynku półfinałowego w kategorii 50 kg, czyli Daniel Jesionczyk, klub sportowy Korona Bałcz i Filip Petnarczyk, Niedźwiedź Kętrzyn. Szanowni Państwo, przed nami werdykt walki półfinałowej. Drugi pojedynek w kategorii 50 kg. Walkę jednogłośnie wygrywa zawodnik z narożnika niebieskiego, Filip Petnarczyk, LKS Niedźwiedź Kętrzyn. I Filipa zobaczymy w sobotnim finale w kategorii 50 kg, w którym zmierzy się z Nikodemem Szafarzem z RKP Boxing Radom. Przed nami, szanowni Państwo, pierwsza walka półfinałowa w kategorii 54 kg. Walkę w ringu sędziować będzie Waldemar Wodziński. Punktują stanowisko pierwsze Tadeusz Bajek, drugie Michał Gajda, na stanowisko trzecim Artur Klewiński, stanowisko czwarte Waldemar Budziłek i na stanowisko piątym Marek Cieślak. A do ringu zapraszam już narożnik czerwony Mike Drużga, Boxing Klub Strzelin i narożnik niebieski Kamil Kaczmarek, PKS Skorpion Szczecin. Obaj zawodnicy urodzili się w 2005 roku. Mike 11 kwietnia, z kolei Kamil 3 listopada. Zawodnik z narożnika czerwonego, reprezentant Boxing Klub Strzelin. Dzisiaj po raz 13 w ringu, dotychczas 10 zwycięstw i 2 porażki. Jego rywal Kamil Kaczmarek z narożnika niebieskiego, Skorpion Szczecin. Dzisiaj po raz drugi w dorobku ma dotychczas 1 wygrany pojedynek. Ring wolny. Pierwszą rundę 3-2 przegrał. Runda pierwsza. A to sędziowie na szczycie. Ale to już po raz kolejny. Dawaj Kamil! Teraz
bajkami. Koniec rundy. Pierwsza walka półfinałowa w kategorii 54 kg. Mike Drużdżan, narożnik czerwony, Boxing Club Strzelin i narożnik niebieski Kamil Kaczmarek, PKS Skorpion Szczecina. Do kolejnego pojedynku będzie to druga walka półfinałowa w kategorii 54 kg. Przygotują się z narożnika czerwonego Igor Stefaniak, Boxing Team Chojnice i narożnik niebieski Mateusz Dyniewicz, Żoliborska Szkoła Boksu Warszawa. Ring wolny. Runda druga. Dobra, chujowo popsuję.
Persu, 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 Persu,
się mu zajmowali. Co? Pozdrawiamy Artura Proksa. Pozdrawiamy Artura Proksa. Koniec rundy pierwszej. Ta półfinałowa w kategorii 54 kg Igor Stefaniak, Mateusz Gliniewicz. A do kolejnej walki przygotują się i będzie to pierwszy pojedynek półfinałowy w kategorii 60 kg z narożnika czerwonego. W tym pojedynku zobaczymy Oliwiera Szota, UKS Myszków, i w narożniku niebieskim Nikodem Kamrowski, Obra z Boczy. Artur Proksa gryzie Kroksa. Ciekawe czy to będzie słychać. Jedziesz Hoffman! Ring wolny. Która to jest walka? Druga. Jedziesz za rzeczny! Jedziesz to biał! Koniec rundy drugiej. Druga walka półfinałowa w kategorii 54 kg. Igor Stefaniak, Boxing Team Chojnice, Mateusz Dyniewicz, Żoliborska Szkoła Boxing. Ja przypominam, szanowni państwo, o reżimie sanitarnym, o zachowaniu dystansu społecznego, a także używaniu na trybunach maseczek. Thank you.
Jeli, nie. Co? Nie. Jedziemy! No. Olivier!
Pierwsza walka półfinałowa w kategorii 60 kg. Walczą narożnik czerwony Oliwier Szot, KS Myszków. Przed 2 laty w Grudziądzu podczas Mistrzostw Polski Młodzików Oliwier Szot został uznany najlepszym pięściarzem tamtej imprezy. No zobaczymy, być może także i w tym roku w Kraśniku będzie uznany za najlepszego pięściarza 26. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Lubelskiej 2020, ale żeby tak się stało, musi wygrać pojedynek półfinałowy. Szanowni Państwo, z Nikodemem Kamrowskim z Obry Zbąszyn, ale jak widzimy, Nikodem dłużny nie jest rywalowi, zatem przed nami zapewne ciekawe, jeszcze niezwykle interesujące obie rundy. Ring wolny. Runda druga. Napierdalają prawie tak dobrze jak Beniamin ze Szczecina, co? No to jest Oliwier! Dawaj, Niko! Jedziesz, Oli! Dawaj, Niko! Tak jest!
Dobrą walkę zróbcie. Jedziesz mój, jedziesz biciu. Ja tu nikomu nie kiedy. Jedziesz mój, jedziesz biciu. U nie mało mówisz. Grnoj mał mówisz. Oj, zarzucił ktoś! Buka! Druga walka półfinałowa w kategorii 60 kg. Maurycy Pajdziński, Nosir Nowy Dwór Mazowiecki. Dzisiaj po raz 34. No i jego rywal Wiktor Kaźmierczak, skarbnik Szczecin. Dzisiaj po raz 20. Ringfondy, runda pierwsza. Zamykaj, 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 zamykaj
i koniec rundy pierwszej. Druga walka półfinałowa w kategorii 60 kg. W poprzedniej walce mieliśmy okazję oglądać mistrza Polski Młodzików z 2018 roku, Oliwiera Szoka. Tym razem także oglądamy mistrza Polski sprzed dwóch lat. To w narożniku czerwonym Maurycy Pajdziński z Losir, Nowy Dwór Mazowiecki. Jego rywal Wiktor Kazimierczak, BKS Skorpion Szczecin. Narożnik niebieski. Obaj zawodnicy, szanowni państwo, to rocznik 2004. Ring wolny. Runda druga. Dawaj, Mori! Dawaj, Wiciu!
ja. Skontry go, skontry go, skontry go!
Gdański, klub bokserski Raszkielce. Dzisiaj po raz siódmy, a w kolejnej walce będzie to drugi pojedynek półfinałowy w kategorii 66 kg. Zobaczymy Szymona Szczukowskiego, klub sportowy Boxing Team Chojnice i Szymona Perkowskiego, PKS Hetman Białystok. Dziś przed nami jeszcze półfinały w kategoriach 75 kg i 80 plus w tej sesji przedpołudniowej. No, już praktycznie po południowej, bo 12.22. Ring wolny. Dawaj, Hoffman! Dawaj! Druga, druga. Ring wolny. Dawaj, Hoffman, ostatnia! Ostatnia, twoja! Pani, ostatnia, jeszcze jedna walka. A ty pan nie! Druga, trzecia. Dawaj, nie ma siły przełożyć. Yeah.
Kaufman. Po raz drugi, upomnienie, upomnienie, sędzia! Sędzia! Razy. Kurwa, ja się ogłosu. Sędzia, upomnienie, dawaj mu! Dawaj, Darian! Dawaj! Dawaj, Hoffman! Proste! Podwójny! Proste! Proste! Proste ciosy, Hoffman! Dobra, czemu ją sobie Ej, upomnienie! 10 sekund, ostrzeżenie sędzia! Ile razy? Dobra, teraz! Krzyczymy teraz! Jak szpikar... Tylko zwycięstwo! Wygania, tylko zwycięstwo! Tylko zwycięstwo! Wygania, tylko zwycięstwo! I koniec rundy trzeciej i koniec pierwszego pojedynku półfinałowego w kategorii 66 kg walczyli Damian Hoffman, klub sportowy Garda Kielce-Gliwice i Konrad Kuborowski, Rasz Kielce. Szanowni Państwo, przed nami werdykt pierwszego pojedynku półfinałowego w kategorii 66 kg. Jednogłośnie wygrywa zawodnik z narożnika czerwonego, Damian Hoffman, Garda Kielce-Gliwice. I Damian melduje się w sobotnim finale kategorii 66 kg, a rywala pozna za chwilę. Przed nami druga walka półfinałowa, kategoria 66 kg. Ten pojedynek w ringu sędziować będzie Piotr Topolewski. Punktują stanowisko pierwsze Michał Gajda, stanowisko drugie Marek Cieślak, stanowisko trzecie Waldemar Wodziński, stanowisko czwarte Tadeusz Bajek i na stanowisku piątym Waldemar Budziłek. Narożnik czerwony, szanowni Państwo, Szymon Szczukowski, Boxing Team Chojnice i narożnik niebieski, Szymon Perkowski, BKS, Hetman Białystok. Szymon Szczukowski, rocznik 2005, dzisiaj po raz 13, w dorobku 12, zwycięstw 0 porażek. Szymon Perkowski z narożnika niebieskiego, rocznik 2004, urodziny 3 stycznia, dzisiaj po raz 17, w dorobku 11 zwycięstw i 5 porażek, kategoria 66 kg. Przed nami drugi półfinał. Obaj zawodnicy w ćwierćfinałach wygrywali swoje pojedynki jednogłośnie. Ring wolny, runda pierwsza. Thank you.
dobry wyścig dla mnie, że tego tak kurwa było. Odjeżdżał buźbę, jakby się zaskoczył, powiedzmy, że kurwa oparto. Co? Koniec rundy pierwszej. Druga walka półfinałowa w kategorii 66 kg. Szymon Szczukowski, klub sportowy boxing team Chojnice. Narożnik czerwony i narożnik niebieski. Szymon Perkowski, BKS Hetman Białystok. A w kolejnej walce zobaczymy zawodników. Kategoria 75 kg. Pierwszy półfinał. Do tego pojedynku przygotują się Patryk Borucki, BKS Gwardia Szczytno. I narożnik niebieski Błażej Świderski, BKS Olimp Szczecin. Trifony. Druga. Dawaj Bosno. Jedziesz Bosno. Gwardia Szczytno. A weź, weź kurwa, nie weź Bosno. A to mądro? To ja pierwszy, ale... Wczoraj na pewno. Wczoraj na pewno. Wczoraj na pewno. Koniec rundy drugiej. Szymon Szczukowski, KS Boxing Team Chojnice w narożniku czerwonym. Dzisiaj po raz 13, przypomnę, w dorobku zawodnika z Chojnic. Dotychczas same zwycięstwa. 12 wygranych, 0 porażek. Szymon Perkowski, narożnik niebieski, hetman Białystok. 11 wygranych pojedynków i tylko 5 porażek. Nie, 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 nie
Ruta pierwsza.
Jedziesz, Borut! Dobrze, Patryk! Dobrze, dawaj, Patryk! Dobrze, Patryk! Pięknie! Dobrze, Patryk! Dobrze, Patryk! Kończysz, Patryk! Dobrze! Dobrze, Borut! I koniec rundy pierwszej, pierwsza walka półfinałowa w kategorii 75 kg. Narożnik czerwony Patryk Bogucki, Gwardia Szczytno. Patryk przedwczoraj w ćwierćfinale wygrał 2-1 z Adamem Mikołą z Okręgu Śląskiego, z kolei Błażej Świderski z Narożnika Niebieskiego, klubu Oliw Szczecin, przedwczoraj wygrał jednogłośnie z Michałem Kosickim z MKS drugie Elo Chełmę. Pierwsza walka półfinałowa, kategoria 75 kg, a w kolejnym pojedynku w tej wadze zobaczymy Kuba Łupińskiego, Fight Club Toruń i Rafała Zomorskiego, Śląsk Wrocław. Ring wolny. Runda druga. Dobrze, Borut! A inny ten nie wie. Dobrze, Hoffman. Ale w drugiej był połączony. No, ja też. On to drugi raz. No, on tak. A jak tam? I koniec pojedynku, walka przerwana w rundzie drugiej, za chwilę werdykt. Szanowni Państwo, pierwszą walkę półfinałową w kategorii 75 kg. Przez RSC w rundzie drugiej wygrywa zawodnik z Narożnika Czerwonego, Patryk Borucki, Gwardia Szczytna. I przed nami druga walka w tej walce, kategoria 75 kg. W ringu pojedynek sędziować będzie Waldemar Budziłek. Punktują stanowisko pierwsze Tadeusz Bajek, stanowisko drugie Waldemar Wodziński, trzecie Artur Goluch, czwarte Robert Dębicki i na stanowisko piątym Urszula Wójcik, a w narożniku
po czerwonym zobaczymy Jakuba Achnickiego, Fight Club Toruń i narożnik niebieski Rafał Zomerski, Śląsk Wrocław. Jakub Achnicki, rocznik 2005, boks trenuje od 2017 roku. Dzisiaj po raz 18, 13 zwycięstw, 1 remis i 3 porażki. Kuba w ubiegłym roku został mistrzem Polski młodzików. Jego rywal, narożnik niebieski Rafał Zomerski, rocznik 2004, trenuje boks od 2018 roku. Reprezentant Śląska Wrocław w dorobku 16 pojedynków, z których uwaga 14 wygrał i tylko 2 przegrał. Zatem zapowiada się niezwykle ciekawe, emocjonujące starcie dwóch zawodników legitymujących się niezłym bilansem walk. W ćwierćfinałach Jakub Ochnicki pokonał jednogłośnie Mateusza Bubicza z województwa podkarpackiego, z kolei Rafał Zemerski zwyciężył przez RSC w rundzie drugiej ze Stanisławem Rafalskim z okręgu łódzkiego. Leci Sofii! Jedziesz Ochni! Jedziesz Ochniczek! Jasna? Ring wolny, ruta pierwsza. Dobrze! Ale pamiętaj, to plus, kurwa, jaki procent. Zbierze ręce, Kuba! No, ale wyglądało w kieszeni. Jadziesz ręce, Kuba! Prawą przyklej! Nie leć, Kuba! Lewą nogą zacznij, co idziesz od prawej! Oci, spokojnie! Nie leć, Kuba! Spokojnie! Wtedy nie mam to sobie. Połóż sobie! Znaczy nie. Nie leć, Kuba, nie pchaj się tam, pod prawą nogą do przodu! Kontrów! Lewa z przodu, Kuba! Przeszkadzaj lewą! Zachodzisz, Ochni! Brawo, Kuba, idę! Brawo! Brawo, Kuba! Przebiłeś, Kuba! Kuba, w prawą stronę, nie w lewo! Brawo, Kuba! Wychodź, wychodź stamtąd! Kuba, nie przyjmuj! Kuba, lewa z przodu i prawą przyjmuj! Nie biegnij, Kuba! Nie biegnij, Kuba! Spokojnie, Kuba! Nie leć! Przeszkadzaj, lewą zacznij! Kuba, lewy, prawy! O co to chodzi, panowie? Kuba, nie przyjmuj! Lewą! Lewy, prawy, Kuba! Jedziesz, Ochni! O właśnie! Lewy sierp to już, Kuba! Kuba, po prawym lewy sierp! Kuba, nie stój! Boksujesz, Kuba! Koniec rundy pierwszej. Kuba, po co tak nerwowo? Koniec rundy pierwszej, narożnik czerwony Kuba Ochnicki, Fight Club Toruń, narożnik niebieski Rafał Zębowski, Śląsk Wrocław. Przed nami jeszcze dwie walki półfinałowe w tej serii, w pierwszej serii półfinałów. Na zakończenie kategoria plus 80 kg. W pierwszym półfinale zobaczymy Olafa Pere, klub sportowy Ziętek Team Kalisz i narożnik niebieski Mikołaj Brzeziński, klub sportowy Boxing Team Chojnicy. Samiro! Panki! Ring wolny! Kuba na luzie! Ona na hotel weźmie się! Ruta, druga! Ciampasy, to później będę już miał ciampasy. Jedziesz, Ochnik! Nie stój, Kubuś! Jedziesz, Ochnik! Jedziesz, Ochnik! Ochnik swoje! Kuj z tego! Dawaj, Kubuś! Dawaj, prawy do nóż! Prawy lewy się! Lewy się, Kuba! Tak, drąż! I boks, nie pchaj się! Nie podpowiadaj! Właśnie ten, co najmniej się zna. Ja muszę wyjść. Ty, Tadziu. Zostaną przyjąć. Nie ma mojego.
Kontruj! Dawaj, Kuba, prawą do uszy lewy sierp! Prawą do uszy lewy sierp, Kuba! Dawaj, Oki! Ile Oki? Jeszcze raz! Oki, nie stój! Ale Kuba nie przybuł! Kuba nie przybuł! Kuba, lewy sierp, bądź! Okręć, okręć go! Prawy lewy sierp, Kuba! Kuba, prawy lewy sierp! Prawy prosty lewy sierp! No jeszcze jedna. Jedziesz o nim! Kuba, prawy lewy się! Kuba, nie! Kuba, prawy, prosty lewy się! Tam, działaj! Prawy lewy się! Jedzie do war! Dawaj o nim! Wychodź tam to! I koniec rundy drugiej, druga walka, półfinał, kategoria 75 kg. Jakub Ochnicki, narożnik Czerwony Fight Club Chorum. Chyba nie trener. Ja miałem tu trenerowi dać. Śląsk, Wrocław. Partnerem strategicznym 26. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Polskiej 2020 jest Ministerstwo Sportu Gospodarczego Województwa Lubelskie i Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, a także miasto Kraśnik i pan burmistrz Wojciech Wielki. Chodź rzucek ze mną, bo ja nie wiem jak to auto było. Zaraz. No dobra, dobra, dobra. Zaraz idzie Waciu? D, nasz. Dobrze go trenuj. Na sali zaraz. Ja wiem. Rifony. Gipsyki. Punta trzecia. Chyba nie nerwowo. Prawy lewy się. Raz, dwa. Raz, dwa, Kubu. Prawy prosty. Nie. Ty zaatakuj, Kuba, ty zaatakuj, o właśnie! Ty zaatakuj, Kuba! Kuba, ty zaatakuj! Tak, Kuba, siedziałeś! Ty za... Ty za... Nie, Kuba! Prawy, lewy się! Kuba, prawy, lewy się! I ty zaatakuj! Kuba, ty atakujesz! Kuba, zaatakuj, prawy, lewy sierp! Dawaj, Kuba! Kuba, zadaj, raz, dwa! Co, myślałem, że on leży. Kuba, zaatakuj, prawy, lewy sierp! Kubuś, dwa razy, raz, dwa, raz, dwa! Od prawej zacznij! I lewy sierp! Kuba, prawy, lewy sierp, raz, dwa! O właśnie, widziałeś! Trafiłeś! Kuba, ręce u góry! O właśnie! Kuba, ręce u góry! Ja jestem w chłopie. Czego się nie wiem? Jedziesz ognik, to chyba! Jedziesz ognik! Ja na nogach! Koniec rundy trzeciej, szanowni państwo, i koniec drugiego pojedynku półfinałowego w kategorii 75 kg, walczyli Jakub Ochnicki, Fight Club Toruń z narożnika czerwonego i Rafał Sowerski, Śląsk Wrocław z narożnika niebieskiego. Szanowni państwo, przed nami werdy
zawodnik drugiej walki półfinałowej w kategorii 75 kg. Sędziowie nie byli jednomyślni. To taki pierwszy przypadek w dzisiejszej tej serii półfinałowej. Walkę 4-1 wygrywa zawodnik z narożnika niebieskiego, Rafał Zamerski, Śląsk Wrocław. I Rafał melduje się w finale kategorii 75 kg, w którym w sobotę zmierzy się z Patrykiem Boruckim z Gwardii Szczytna. Szanowni Państwo, przed nami jeszcze w tej serii dwie walki półfinałowe w kategorii 80+. Pierwszy pojedynek sędziować będzie Piotr Topolewski. Punktują Waldemar Budziłek, stanowisko pierwsze, Waldemar Wodziński na stanowisko drugim, Tadeusz Bajek, stanowisko trzecie, Michał Gajda, stanowisko czwarte, i Urszula Wójcik na stanowisku piątym, a ja zapraszam już do ringu narożnik czerwony Olaf Pera, klub sportowy Ziętek Team Kalisz, i narożnik niebieski Mikołaj Brzeziński, Boxing Team Chojnice. Obaj zawodnicy walczyć będą dzisiaj po raz 9. Olaf Pera, urodzony w 2005 roku, dotychczas 8 zwycięstw, żadnej porażki. Jego rywal Mikołaj Brzeziński, rocznik 2004, dokładnie urodzony 15 kwietnia. 6 zwycięstw i 2 przegrane walki. Jedziesz, Persiu! Persiu, dawaj! W ćwierćfinałach, szanowni Państwo, Olaf Pera pokonał jednogłośnie 3-0 Piotra Orzechowskiego. Z kolei Mikołaj Brzeziński również jednogłośnie wygrał z Damianem Szymankiewiczem z okręgu warmińsko-mazurskiego. Pierwsza walka półfinałowa, kategoria 80+. Narożnik czerwony Olaf Pera, Ziętek Team Kalisz, i narożnik niebieski Mikołaj Brzeziński, klub sportowy Boxing Team Chojnice. Jedziesz, Persiu! Persiu, przypomnij sobie bałcz! Jedziesz, Persiu! Rinfon, runda pierwsza. Jedziesz, Persiu! A nie, Persiu! A, to? Dobra. Jedziesz, Persiu! Dawaj, Persiu! Jedziesz, Persiu! Weźmy coś powiedzieć. Jedziesz, Samiro! Jedziesz, jedziesz, Trosiu! Wychodź tam to! Jedziesz, Tobiasz! Persiu, dynamicznie. Jedziesz, Persiu! Jedziesz, Olaf! Dawaj, Mikołaj! Dobrze! Dawaj, Tobiasz! Jedziesz, Tobiasz! Dawaj, Rosji! Koniec rundy pierwszej. Olaf Pera, klub sportowy Ziętek Team Kalisz, narożnik czerwony, boksuje od 2016 roku. Przypomnę, 8 zwycięstw w dorobku zawodnika z Kalisza. Mikołaj Brzeziński, boks prawy od lat 3. Również dzisiaj po raz 9 w ringu, 6 zwycięstw, 2 porażki. A do kolejnej walki będzie to drugi wyjazd.
Boxing Zielona Góra i Samiro Jaśkowiak z Harbo Gliwice. Taki ten Ruiz, nie? Coś takiego, no. Ring wolny. Dawaj Persiu, nie ma sta. Runda druga. Jedziesz Persiu. Jedziesz Persiu? Persiu, zacznij! Serio, Persiu! Jedziesz, Persiu! Persiu, otrząśnij się! Persiu, serio, serio! Pierwszy Olaf! Ja, Persiu, chodzi to! Ja, Persiu! Jedziesz, Olaf, jedziesz! Ja, Persiu, zostaję! Podbudek, podbudek! Dobrze! Jedziesz! Jedziesz, Olaf! Trafiłeś, Olaf! Podłączyłeś go! Jedziesz! Dobrze! Jedziesz, Olaf, dobrze! Dobrze, Olaf! Dawaj, Mikołaj! Jedziesz! Koniec rundy drugiej. Stawką tego pojedynku, szanowni państwo, jest udział w sobotnim filmie kategorii 80+. Walczą Olaf Pera, KS Ziętek, Team Kalisz, Narożnik Czerwony i Mikołaj Brzeziński, Klub Sportowy Boxing Team Chojnice, Narożnik Niebieski. Sobotnie finały, szanowni państwo, rozpoczną się o godzinie 11, ale zanim te zmagania o złote medale, dziś jeszcze o godzinie 17, druga sesja półfinałowa tutaj, w tej przepięknej hali Szkoły Podstawowej nr 5. Co? Duża. Ring wolny. Runda trzecia. O Jezu, przepraszam. Jedziesz, Olaf! Dobrze, Persiu! Jedziesz, Olaf! Jedziesz, Olaf! Jedziesz, Ola! Thank you.
zaprezentowali na pewno obaj, zasłużyli na występ i walkę o złota. Który z zawodników zaboksów w wielkim finale w sobotę? Przed nami werdykt. Szanowni Państwo, podobnie w poprzedniej walce sędziowie nie byli jednomyślni. Przed nami werdykt, walkę półfinałową w kategorii 80+. 4-1 wygrywa zawodnik z narożnika niebieskiego, Mikołaj Brzeziński. Klub sportowy Boxing Team Chojnice i Mikołaj melduje się w sobotnim finale kategorii 80+. A z kim będzie walczył? O tym przekonamy się już dosłownie za kilka minut. Walkę drugą półfinałową w kategorii 80+ sędziować w ringu będzie Artur Plewiński. Punktują stanowisko pierwsze Tadeusz Bajek, stanowisko drugie Artur Goluch, stanowisko trzecie Waldemar Budziłek, na stanowisku czwartym Marek Cieślak i na stanowisku piątym Robert Dębicki. Narożnik czerwony, szanowni Państwo, Igor Wachowiak, SKF Boxing, Zielona Góra, i narożnik niebieski, Samiro Jaśkowiak, Guks Karpo, Gliwice. Obaj zawodnicy, rocznik 2004. Igor Wachowiak dzisiaj po raz 11, podobnie jak Samiro Jaśkowiak z narożnika niebieskiego. Igor Wachowiak, 8 zwycięstw i 2 porażki w roku. Samiro Jaśkowiak w roku 10 wygranych pojedynków. Tak, szanowni Państwo, zawodnik z narożnika niebieskiego nie przegrał jeszcze walki. Taką ciekawostkę powiem, że Igor Wachowiak z narożnika czerwonego od 2014 roku uprawiał piłkę nożną, w 2017 roku kickboxing, a boksem para się od roku 2018. Igor Wachowiak, boksing Zielona Góra, rocznik czerwony, Samiro Jaśkowiak, Karbo Gliwice, narożnik niebieski. Druga walka półfinałowa w kategorii 80+. Jedzie Samiro! Samiro! Wystraszony jest! Nie, to jest olbrzymi. No, coś tak czuję. Lindwold! Dawaj, Samiro! Runda pierwsza. Czasuwa! Czasuwa! Jedziesz? Teraz! Dawaj! Jedziesz, Samiro, jedziesz! Jedziesz, Samiro, jedziesz! Dobrze! Tak jest! Jedzie! Jedzie! No, oni powinni na Ruiza być, Samiro, nie? Jedziesz, Samiro! Jak się odsłoni? Dawaj! Jedzie Samiro! Dawaj, szukaj! Przyjmij, oddaj! Oddaj, szukaj! Jedzie Samiro! I teraz ty, tak! Nie cofaj się! Dawaj, Samiro, teraz ty! Jedzie, Samiro! Brawo! Koniec rundy pierwszej. Druga walka półfinałowa w kategorii 80+. Zobaczony Igor Wachowiak, narożnik czerwony, boksing Zielona Góra i narożnik niebieski, Samiro Jaśkowiak, Karpo Gliwice. I drugie, i jedno. Teraz czasem. Thank you.
Ring Fondy. Dawaj Sabiro! Dawaj Sabiro! Tylko zwycięstwo! Sabiro, tylko zwycięstwo! 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 Dawaj, jak tutaj dziesiąty! Jedziesz tam, Miro! Dobrze! Jedziesz! Wojna! Jedziesz tam, Miro! Gypsy Power! Cheese B! Karna siła! Prolog jak to ma? Zrobisz jak to ma? Nie. Dobrze! Jedzie z Sabiro! Dziewczyny patrzą! Tylko zwycięstwo! Sabiro, tylko zwycięstwo! 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 Walk zawodnika z Zielonej Góry, Samira Jaśkowiak, na 10-0. Więc pojedynku stoczonych przez reprezentanta karty Gliwice. Nie wiem. Ja już serdecznie zapraszam na popołudniowe półfinały, godzina 17. Ring Fondy! Jedzie! Ostatnia runda! Runda trzecia. Jedzie Sabiro! Ja tam idę.
koniec trzeciej rundy i koniec drugiej walki półfinowej w kategorii 80+. Za chwilę werdykt. Szanowni Państwo, pierwsza walka dzisiaj, która zakończyła się wynikiem, no właśnie, poczekamy jeszcze chwilę. Tam jest tyle tych, Niebieski? Tak, szanowni Państwo, druga walka półfinałowa w kategorii 80+, stosunkiem 3-2 wygrywa zawodnik z narożnika niebieskiego Samira Jaśkowiak-Karbo-Gliwice i Samira znajduje się w sobotnim finale kategorii 80+, w którym zmierzy się z Mikołajem Kazińskim z KS Boxing Team Chojnice. I to była już ostatnia walka w serii półfinałów. Ja zapraszam już na godzinę 17. Przed nami po południu, szanowni Państwo, 12 pojedynków. Kategorie 48, 52, 57, 63, 70 i 80 kg. 12 walk. Dobra, to jest. Dobra, to jest. Dobra, to jest. Dobra, to jest.